Dzień dobry Państwu. Trudno jest mi ustalić, który ze śledzi jest moim ukochanym. Od czasu, kiedy właściwie cała moja historia kuchenna, od wielkiej, takie wyzwanie kuchenne, pierwsze wielkie wyzwanie kuchenne, jak Państwu kiedyś opowiadałem, zaczęło się od śledzi. Tak robię te śledzie przez całe życie. No bo to tak, ta polska kuchnia, te polskie zakąski, trudno jest sobie wyobrazić. Przepraszam, spadłem. Trudno sobie wyobrazić polską kuchnię bez zakąski, stołu polski, bez śledzi. Więc to jest kolejny śledź, który robię i który pakuję do słoików. I jak pytają mnie, który jest mój ulubiony, to mówię, wszystkie są pyszne. Francuski śledź. Francuzi uwielbiają różnorodność smaku, więc francuski śledź jest w takim marynacie. To jest powidła śliwkowe, to jest czerwone wino, to jest szalotka, to są rodzynki. I w tym ten śledź sobie leży. I w tym on jest nam podawany. Na koniec sypie się odrobinę kopru. On ma słodycz, on ma miękkość wynikającą właśnie z tego, że sobie w tym marynacie. Tylko śledź, ważna rzecz jest, proszę Państwa. Ja mam takiego uroczego pana, który u nas zajmuje się zaopatrzeniem, jeździ ze mną po Polsce od prawie 40 lat, od 1984 roku. Razem jesteśmy, Maciek Dudziński. I on jak przyjeżdża do jakiejś restauracji, gdzieś stajemy po drodze, to on woła kelnera i mówi, ja bym zjadł śledzia w oleju, ale on jest polewany olejem czy macerowany w oleju. Zasadniczo wydaje się, że śledzia można zrobić od ręki. To jest nieprawda. Śledź potrzebuje w tym swoim smaku, który będzie podawany, być bardzo, bardzo długo. Więc 20 prawie godzin. On leży u nas w tym macerunku francuskim, ten śledź. Jeszcze raz szalotka, jeszcze raz powidła, jeszcze raz rodzynki, jeszcze raz czerwone wino, pieprz naturalnie. I wtedy, no wtedy spróbujcie Państwo powiedzieć, który śledź jest najlepszy. Wszystkie są genialne. Ten jest wspaniały, zupełnie wspaniały. Proszę zamawiać te śledzie do domu, jeść, otwierać kieliszeczek wódki do tego. Jeden, drugi, trzeci. Miłego i dla Państwa jedzenia. Dziękuję bardzo.